wszystkim i witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja dzisiaj nagrywam dla was vloga. Będzie to vlog z Londynu, ponieważ przyjechała do mnie moja siostrzenica i mój brat i stwierdziliśmy, że zabierzemy ich do Londynu na wycieczkę. Jeszcze nie mieli okazji tutaj z nami przyjechać, byli już kilka razy. Mam nadzieję, że uda mi się trochę dla was nagrać. Teraz jesteśmy na stacji, czekamy na metro. I w sumie się trochę zgubiliśmy, bo tak naprawdę nie wiemy, gdzie jesteśmy. Właśnie oni starają się, słuchajcie, zworkoutować to, gdzie będziemy jechać. Jak na razie pogoda w miarę dopisuje, nie pada deszcz. I tak jak mówię, no postaram się nagrywać dla was jak najwięcej. Właśnie jedzie metro, więc... Jakoś chyba się odnaleźliśmy, ale w dalszym ciągu jeszcze jesteśmy zgubieni. Staramy się dotrzeć do Big Bena i wiecie. Gdzie my jedziemy? Big Ben i tamtej strony, nie? No, staramy się tam dotrzeć, ale jak na razie nie możemy, bo metro jest trochę skomplikowane, więc jeżeli się tutaj nie mieszka i się nie wie, gdzie iść, no to jest ciężko. Have a green light, no? Oliwka, jak pierwsze wrażenia? Podoba mi się. Ale jest tak, jak się spodziewałaś? No, nie spodziewałam się, że tak, jak taki ruch, o może tak. Mówiłam ci, że nie powiedzieli. Ja nie chcę pozdrowić Bartka. Bartek, pozdrawiamy. Już jutro wraca niestety. Potem lecisz ze mną następnym razem, żebyś mi nie marudził. To jest zawsze tyle ludzi. Masakra. Ale w tej części Londynu chyba jeszcze nie było, muszę wam powiedzieć. No bo my jesteśmy daleko od tego, od London Eye i tak dalej, czy... No. Jak jesteśmy daleko od London Eye? Daleko? Tak mniej więcej. Nie wiem. Chyba niedaleko. Hey guys, how far we are from London Eye? When you should catch a bus? Quite far. Well, far? Yeah, just carry on walking. Carry on walking. You go there? Mega, ja uwielbiam przyjeżdżać do Londynu. W zeszłym tygodniu byłam 2 razy. I właśnie teraz nadarzyła się okazja, bo przyjechała do mnie Oliwka. I stwierdziłam, że tak, musimy jechać jeszcze raz. Ona jeszcze nie była, zawsze chciałaś, nie? Ale jakoś nie było wcześniej czasu i okazji. Chinatown. Teraz zmierzamy do Chinatown, ale zajebiście. Wow, mega fajnie. Tutaj, kochani, jest sama chińszczyzna. Zajebiście. Zedek? Chcesz się przeprowadzić do Londynu? Nie. Mi tutaj jak najbardziej odpowiada. Mi absolutnie nie, za dużo, daleko wszędzie i drogo. Drogo? Pewnie, że tak. No ale co mi na zarobki? No i na zarobki, ale wiesz. Nie mogliśmy zostać w Nandos, ponieważ jest nas za dużo i musielibyśmy się rozdzielić, ale idziemy do jakiegoś innego, niby jest większy i może będziemy mogli zostać, nie Filipek? Co tam? Nogi cię bolą czy jeszcze nie? Gdzie idziemy? Szukamy Nandos, tak? Nandos. Poszukiwanie Nandos. Po Nandos gdzie idziemy? Po Nandos idziemy chyba, nie wiem, Big Ben, sprawy? No to od was zależy, gdzie wy chcecie iść, wiecie, ja tu mogę przyjechać sobie co tydzień, nie? Ja to się nie znam. A wy jesteście raz kiedyś, a więc wszystko w waszych rękach. Na pewno będę chciała wrócić na Oxford Street. No ja też mam. Dlatego, że teraz są już wszystkie, słuchajcie, światła pozawieszane i pewnie jak już się robi ciemno, to się tak ciemno robi około 5. To musi to naprawdę fajnie wyglądać. A więc tam też bym chciała iść i ewentualnie gdzieś do jakiejś Zary. Elka, you wanna go Zara? Yes, of course. Always. Elka chce iść do Zary. Mamy Nandos, zobaczymy czy tutaj nas wpuszczą. Możliwe, że też nie, bo jest nas za dużo. Puścili nas. Będziemy wszyscy razem siedzieć. Mamy duży stolik, a więc jest luz. A my co rozmawiamy? Filipina jest back. Filipina. Musisz wylosować coś sobie. Co jest w środku? Możesz mi powiedzieć? Pokaż. Gdzie to jest? Tu. Możesz tak, albo burger z kurczakiem, burgera z kurczakiem. Możesz na przykład frytki z ryżem i z piersiem z kurczaka. Frytki z ryżem? No. To jest taki ryż pikantny. Gdzie będziemy szli dalej? Tego fryty jeszcze. A morskie oko chyba, nie? Morskie oko. London Eye. Morskie oko? To w Zakopanem. A Zakopanego w Syżu? Ale chyba metro nie idzie daleko. Tak, na morskie oko. Na London Eye. Na London Eye w tamte kierunki chyba. Tam jest Big Ben? Big Ben na London Eye, no. Ja też nie mam i oliwka, ale zaraz przyjdzie. Betu, you hungry? He's starving. Looks big. Medium with chips. One there, I will take it. Thank you. Okay. Philip. Then for the two butterfly chips. That's here. Yeah. Yeah. Thanks much. Cheers. Enjoy. Thank you. Thank you. Pełne. Nandos było przefantastyczne. Jestem bardzo najedzona. Teraz spacerujemy, żeby trochę spalić to, co zjedliśmy. I idziemy teraz oglądać Big Bena i London Eye. Trochę daleko, bo ile trzeba? 20 minut trzeba tak sobie spacerować. Ale jakbyśmy mieli jechać autobusem, to by było pewnie jeszcze dłużej. Hey! Hey! You right? Hey, you? Did you enjoy your Nandos? Yes. Lovely. It's beautiful. Bunia, 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 bunia. Santa! Pomarańczowy Mikołaj, w ogóle ostatnio pomarańczowy jest w modzie. A więc pewnie Mikołaj stwierdził, że nie czerwony, tylko będzie pomarańczowy w tym roku. Wszędzie tu bili. Me, see beneath your beautiful tonight. Where's Beto? Have we lost Beto? I always lose him. Take you on the bike. What? Take you on the bike. Sit on the thing and you can fit. Dotarliśmy na London Eye. Trochę ponuro jest, ale to już dlatego, że się robi późno. Ale i tak jest fajnie. Nie, Olka? Fajnie jest, nie? Ale nie jest tak zimno. Jest tak właśnie... Big Bena wam nie pokażę, bo jest remontowany już chyba trzeci rok, zobaczcie. Pamiętam, byliśmy 2 lata temu, to też był w remoncie i w dalszym ciągu jest. Woda czyściutka. Color is brown. Where are we going? Buckingham Palace. Hey, Elka. Hey. It's getting cold. You coming? Filip, gdzie idziemy? Gdzie? Palace. Co Palace? Buckingham. Buckingham Palace? Aha, a co to za miejsce jest? Tam królowa mieszka? Królowa tam mieszka? Mmm. Hi. Cześć. Ale ty jesteś cute. Hej. Hej, gdzie idziesz? Wracaj. Wiewiór. Nie mamy żarcia, to nie chcę podejść. Jakbym miała orzeszka, to bym ci dała. Cześć! Co robisz? Ona chce twój popcorn. Patrzcie się na mnie. You okay? Yeah. Are you okay? You cute? Daj jej popcorn. Nie mogę. Nie mogę. Co ty mnie poluje? Filip, ta kaczka cię lubi. Kaczka. Nie uciekaj. Filip, ona chce popcornu. Myślę, że jeszcze wiele do ciebie przyjdzie. Chyba mnie nie zjedzą, co? Patrz, to jest biała. A. Zajebiste kaczki. Dobra, idziemy dalej. To jest taki fajny deptaczek. W dalszym ciągu idziemy. Tutaj jaka jesień. Pełno liści. Już niedługo święta. Doszliśmy do Buckingham Palace. Jesteśmy. No nie goń tak to chodziła w ogóle. Filip, gdzie jesteśmy teraz? U królowej? Tak. No, coś tak nie pytać pytania. W domu królowej. Przestać mnie pytać pytania, mogę? Mogę. Już się trochę ciemno robi i słabo widać. Jeśli chodzi o zwiedzanie, to już się skończyło. Tak w ogóle to rozładował mi się aparat, a więc reszta musi być dograna telefonem. Teraz zmierzamy ze strony Primarka. Primarka? Czy Stratford? Primarka. Nie wiem, obojętnie. A więc teraz już nie będę aż tyle nagrywać, ale postaram się jeszcze dograć końcówkę tego vloga. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows in the rain. Nagrywam dzisiaj dla Was końcówkę vloga już z mojego samochodu. Wczoraj rozładował mi się aparat i nie miałam dla Was czym nagrywać. Mam nadzieję, że uda mi się coś fajnego posklejać. Tak jak mogliście przed chwilą zobaczyć, my jeszcze wczoraj wróciliśmy na Oxford Street. Fajnie było to wszystko oświetlone, szkoda, że kurde nie miałam aparatu, żeby tego wszystkiego dla Was nagrać, ale nie łaziliśmy wcale długo, dlatego że było mnóstwo ludzi, było naprawdę tak dużo ludzi, że nie chciałoby się nam stać w kolejkach, tym bardziej, że tak naprawdę w następnym tygodniu będzie Black Friday sale i bez sensu, wiecie, jest wydawać kasę, jak te rzeczy wszystkie będą poprzeceniane. I teraz jeszcze chciałam wczoraj Wam o tym powiedzieć, tylko niestety nie miałam czasu. Jak pewnie mogliście zobaczyć na vlogu, ja miałam tą torebeczkę od Teddy Blake. I właśnie pojutrze zaczyna się u nich mega wyprzedaż. Wszystko będzie poprzeceniane do 80%. Ja chciałam Wam powiedzieć o tej torebce, że jest naprawdę nie do zdarcia. Mam już ją ponad rok czasu. Są to torebki wykonane ze skóry włoskiej. One są, no są to dość drogie torebki, bo kosztują po 400-500 funtów, ale właśnie teraz 80% to jest mega dużo. Ja właśnie dostałam od nich e-maila, że będzie przecena, tak duża przecena od 23 do 28. Dlatego chcę się z Wami tym podzielić, dlatego że naprawdę z całego serca mogę Wam tą torebkę polecić, bo tak jak mówię, sama już mam ją ponad rok czasu, używam jej dość często. I jest no nie do zdarcia, naprawdę jest dość pojemna, pomimo tego, że jest tak mała, naprawdę zmieści się tu dużo rzeczy. Ja tu Wam zaraz wkleję screena, jakie jeszcze inne torebki możecie dostać na ich stronie. A więc naprawdę fajna opcja, nawet na prezent dla mamy. Ja chyba sama taką kupię mamie na święta, na pewno będzie bardzo zadowolona. Mają przeróżne modele, jak i również fasony. Nie jestem pewna, czy mam jakiś kod zniżkowy, możliwe, że nie. Jeżeli taki posiadam, to zostawię Wam go w opisie filmu. Ja teraz czekam na Oliwkę, oni już dzisiaj niestety wracają do domu. Szkoda, mogliby zostać trochę dłużej, nie widziałam się z nimi ponad 2 lata. Fajna w ogóle niespodzianka, że przyjechali. Naprawdę sprawiło mi to dużo szczęścia. I no ja się widzę już z następnym... Ja się widzę z Wami w następnym filmiku, będzie to pewnie jakieś mierzymy, a więc trzymajcie się cieplutko, mam nadzieję, że vlog Wam się spodoba, do zobaczenia, buziaczki, pa!